No dzień dobry kochany, zapraszam Was na nowy przegląd. Tym razem idziemy do sklepu Sinsay i zobaczymy, jakie nowości pojawiły się na wieszakach. Nie da się ukryć, że Sinsay to jedna z moich ulubionych sieciówek, uwielbiam robić tam zakupy. Tak więc zobaczymy, jakie nowości się pojawiły. Przede wszystkim mamy błysk. Są bardzo fajne jeansowe spodenki z dodatkiem takich cyrkoni w kolorze grafitowym. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Za takie spodenki płacimy niecałe 6 dyszek i one będą idealne na wakacje. Myślę, że te cyrkonie będą pięknie mienić się w słońcu. Dla fanek błysku, czyli na przykład dla mnie, znalazłam jeszcze taki bardzo fajny t-shirt właśnie z dodatkiem cyrkonii. Biały, oversize'owy t-shirt z dodatkiem błysku. Rewelacja jak dla mnie. Napiszcie proszę w komentarzu, jak takie połączenie Wam się podoba. Za taką bluzeczkę płacimy 26 zł. Ja bardzo podobny model mam w swojej szafie właśnie ze sklepu Sinsay i prezentowałam Wam go w jednym z ostatnich holi mierzymy, tak więc jeżeli jeszcze tego filmiku nie widziałyście, to serdecznie Was na niego zapraszam, ponieważ znajdziecie tam totalne perełki. Tutaj jeżeli chodzi o nowość, mamy jeszcze taki krótką bluzeczkę na ramionczkach. Ona kosztuje niecałe 2 dyszki, jest w klasycznym beżowym kolorze i bardzo spodobały mi się te marszczenia po bokach. Dla fanek długich spódnic znalazłam również coś ekstra za jedyne 4 dyszki. Jest to spódnica w stylu tie-dye. Na białym tle mamy takie grafitowe wzory. Myślę, że to jest naprawdę ciekawy element do każdej stylówki. A tutaj w podobnym klimacie, tylko już w beżowo-brązowej kolorystyce, znalazłam również sukienkę i przed chwilą prezentowałam Wam ją na wieszaku. Za taką sukienkę płacimy 39 zł i 99 groszy. Ona również wyróżnia się tymi marszczeniami po bokach. Uważam, że to się świetnie prezentuje na każdej sylwetce, ponieważ zakrywa to, co ma zakryć, podkreśla to, co ma podkreślić. Też ta sukienka ma podszewkę, więc nie musicie się martwić o to, że cokolwiek będzie prześwitywać. Jest ona na cienkich ramionczkach, więc wygląda naprawdę super. Oczywiście ja jako fanka kapeluszy nie mogłam odmówić sobie zobaczenia, czy jakieś nowości pojawiły się w tym zakresie. I mamy nowe kapelusze za 25,99 zł. Są dostępne 2 wersje kolorystyczne. Do wyboru jest czarna oraz biała kokardka. Tutaj już coś, co bardziej kojarzy mi się z jesienią, czyli taka spódnica wykonana ze skóry ekologicznej. Jest to spódnica w kroju mini, klasyczna, ołówkowa, obcisła spódnica z dodatkiem zamku na boku. Zapłacimy za nią 3 dyszki. A tutaj również taka klasyka, czyli t-shirt w biały prążek z dodatkiem perłowych guziczków. On nie jest mocno prześwitujący, właśnie sprawdzałam, czy jest ten materiał dosyć gruby, więc myślę, że jak najbardziej jest idealny na co dzień. A tutaj totalny hit, czyli taka plisowana spódnica. Kojarzy mi się z taką szkolną spódnicą, ale wiem, że takie modele są obecnie bardzo modne. Za taką spódnicę zapłacimy 4 dyszki i póki co widziałam tylko i wyłącznie czarny kolor, ale oczywiście jeżeli zobaczę inne wersje kolorystyczne, to dam Wam o tym znać. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy chciałybyście więcej przeglądów ze sklepu Sinsay, czy ta sieciówka Was interesuje, ale oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli napiszecie, z jakiego innego sklepu chcecie zobaczyć przeglądy. Ja nagrywam je dla Was od lat z ogromną przyjemnością. A tutaj jeszcze taka klasyczna, prosta marynarka w kolorze beżowym z podwiniętymi rękawami za 70 zł. Nie mogłam również przejść obojętnie obok tej cudownej, długiej spódnicy. Ona kosztuje tylko 50 zł, a wygląda naprawdę rewelacyjnie. Zobaczcie, jak cudnie się prezentuje. Bardzo lubię takie elementy, są niezwykle kobiece. Tutaj akurat mamy biało-czarną wersję kolorystyczną i za taką spódnicę płacimy 50 zł, a tutaj pokażę Wam powrót, ponieważ kiedyś takie kurtki były bardzo modne i jak widzicie, one znowu wracają do sprzedaży. To jest taka bardzo fajna kurtka wykonana z ala zamszowego materiału. Mamy beżowy kolor, złote wykończenia, jeżeli chodzi o zamki i płacimy za kurtkę tylko 70 zł. Uważam, że to jest świetna okazja cenowa. Tutaj jeszcze rzecz, która widocznie zostaje z nami w tegorocznych jesiennych trendach, czyli są to takie spodnie w stylu cargo. Co prawda to nie jest do końca mój styl, ale powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podoba ten krój spodni na innych dziewczynach. Uważam, że to super się prezentuje.
Ja w takich nie do końca się czuję, ale w każdym razie, jeżeli szukałyście takich spodni, to daję Wam znać, że są one do kupienia za 50 zł w Sinsay. Tutaj znalazłam jeszcze taką uroczą bluzeczkę, to jest taka siateczka w czarnym kolorze z dodatkiem białych kropeczek, no uwielbiam takie elementy. I ponownie mamy również marszczenia na bokach tej bluzeczki. No i jak widzicie, mamy taki przezroczysty materiał. W kwestii klasyki znalazłam jeszcze taką bardzo ładną bluzeczkę bez rękawów. Ona kosztuje tylko dwie dyszki, a jest to totalna klasyka, którą warto jest mieć w swojej szafie. Przed chwilą prezentowałam Wam beżowy kolor, a zobaczcie, po drugiej stronie jest również dostępna ta sama kurtka, tylko w czarnym kolorze i ona akurat ma srebrne zamki, tak więc jeżeli wolicie srebrne dodatki albo po prostu szukacie czarnej kurtki, to będzie dla Was strzał w dziesiątkę. A skoro jesteśmy już w tematyce srebra, to pragnę Was poinformować, że metaliczne dodatki i metaliczne elementy garderoby zdecydowanie będą teraz w trendach. Ja między innymi znalazłam taką sukienkę na dosyć cieniutkich ramionczkach. Ona kosztuje tylko 4 dyszki, więc to jest naprawdę świetna cena. Ponownie mamy marszczenia po boku. Do kompletu idealnie sprawdzi się taka szara torebeczka za jedne 2 dyszki, więc naprawdę cena jest rewelacyjna. Mi osobiście do gustu jeszcze bardzo przypadły te t-shirty, one kosztują 20 zł i są dostępne w białym oraz czarnym kolorze. Bardzo podoba mi się ten układ, jeżeli chodzi o dekolt, mamy fajnie wycięte rękawy, świetnie to się prezentuje. To jest taka klasyka, która sprawdzi się do na przykład spodni jeansowych. To jest taki fajny modowy element, który również nawiązuje do klasyki i zdecydowanie czegoś takiego w mojej szafie brakuje, tak więc jeżeli będę miała troszeczkę więcej wolnego czasu, to na pewno wybiorę się do sklepu Sinsay, żeby móc sobie te bluzeczki przymierzyć. A tutaj jeszcze pokażę Wam nowe jeansy. Ostatnio mam wrażenie, że dominowały klasyczne jeansy, a zobaczcie, teraz powracają również dziury. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Tymczasem kończę dzisiejszy przegląd. Jutro słyszymy się w kolejnym filmiku, tak więc do zobaczenia, do usłyszenia. Buziaki, pa!